Nagrywa? Mam nadzieję, że nie. Tak. Witam na naszym kanale. Dzisiaj odwzorujemy, a raczej sprawdzimy, czy nasza wiedza sprzed roku, bo rok temu rozwiązywaliśmy próbne egzaminy z ósmoklasisty. Nie wiem, czy nawet nie mam gdzieś ich zapisanych. Spróbujemy jako już pierwszoklasiści, kończyłem pierwszą klasę liceum. Ja jestem na kierunku humanistycznym, tak jak Patryk. Teatralna ja, to jest taki... Never mind. Sprawdzimy, czy nasza wiedza się polepszyła, bo wtedy chyba poszło nam bardzo źle. Nie. Tak. Okej. Dobrze, więc ja bym wylosował egzamin może numer 5. Wygląda nawet miło. Stężenie, ale nie czytam tego tekstu. Podaj imię i nazwisko autora oraz lektury, z której pochodzi poniższy fragment. Guślarz. Guślarz był w Dziadach? Nie? Tak. Tak, tak. Adam Mickiewicz. Autor. Nawet nie musieliśmy przeczytać. No, widzisz, że my jesteśmy. Essa. Objaśnij, jaki związek... Nie, to jest Shakespeare. Czy to tak z dupy, czy jest ten cytat? Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom. Ale mamy to ocenić. No, ale tu jest na tym zadaniu. Dobra, whatever. Ja też chcę. Objaśnij, jaki jest związek całego utworu z mottem, którego nie... go poprzedza. Którego poprzedza. Tak. No co ty robisz? Wykorzystujesz to. Wykorzystując pierwszą definicję rzeczownika pragmatyk i treść opowiadania Sławomira można... Pragmatyk. Wy wszyscy nie umiecie czytać. Mężczyznę czy krasnoludkę można nazwać pragmatykiem? To jest pragmatyk. Słyszałam. Dalej. Dobra, weźmy, zróbmy to zamknięte. Bo to będzie łatwiejsze. Ale to też to zamknięte. No to o, to jest jakieś podkreślone wypowiedzi mężczyzny wyraz więc. Wy jesteście to... Przysłówek. Kończyłem pierwszą klasę liceum. Ja jestem na kierunku humanistycznym. Wykrzyknij. Czekaj. Przysłówek. Jakie były przysłówki? Whatever, to jest przysłówek. Dawaj przysłówek. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Wypowiedziane przez krasnoluda zdanie: panie, spójrz pan na mnie, w oficjalnej odmianie języka polskiego brzmiałoby. Oni mają jakiś fetysz? Krasnoluda? Panie, spójrz na mnie. No Paulina! Oficjalnej, niech pan spojrzy na mnie, panie, spojrzy pan na mnie, panie, spójrzcie. Czekaj, jakie pan jest na zdanie? Mnie. Ja bym dała B, niech pan spojrzy. Tak, ja też. Ja myślę, że to jest poprawnie. Potwierdzam. W zdaniu A, co do tego, co pan mówił do prawdy, człowiek jest zbyt zalatany, żeby sobie nabijał głowę takimi sprawami. Autor wykorzystał. Nie, mi się wydaje, że to jest frazeologizm, bo nabijał się nie mówi chyba już. Zajmował sobie głowę, raczej się mówi. No to ja bym dał, że to jest nabijać sobie czymś. Jolo. Essa. Więc w tekście słowo poczciwe zostało utworzone za pomocą formatu, który wskazuje nazwy cech. Czekaj, czekaj. Występujący. Poczciwiec, a. Aha. Nazwy nosiciela cech. Poczciwy krzyku. Czekaj. Ja obstawiałbym D. No nie wiem, co jest D, bo to z ręką! Tego, jak ty chcesz, żebym ja była tym zainteresowana, skoro tylko ty to możesz czytać? Sprawdzamy wyniki. No Patryk, to są twoje wyniki. Nasze. Ej, gdybyś śmiała, no to już powiem ciemną stronę, jakby się nazwała. Zaczynamy od szóstej. Mówiłem, że to jest wykrzyknik! I jedno zadanie robiliśmy razem i jest źle. No dobra, nie podoba ci się, ja mogę wyjść. W siódmym zadaniu. Natomiast jest odpowiedź B i dobrze! Paulina, dobrze zrobiliśmy! A co? Mówiłam, to ja to powiedziałam. Ósme. AC! Dziewiąte. B. No! A, nie, nie spodziewałam się takiego obrotu akcji. Dziesiąte. B. Jedenaste, dobrze? Dziady, część druga! No i ESO! Dobra, podsumujmy nasze wyniki. Czy poszło nam... Idę do tobie. Jestem atencjuszką. Czy... Ja widzę was! Ja też. Czy poszło nam gorzej niż rok temu?
Podejrzewam, że mogło. Ale czy było aż tak źle? Nie sądzę. Jakby dziękujemy za oglądanie. Pa, idziemy słuchać Katy Perry, pa!